Rozpoczął się 22. archidiecezjalny Dzień Młodzieży we Lwowie Brzuchowicach. Ponad 470 uczestników z parafii archidiecezji lwowskiej, a także przedstawicieli z innej diecezji Ukrainy uczestniczą w spotkaniach Dnia Młodzieży pod hasłem Maryja wstała i poszła z pośpiechem. To słowa z Ewangelii Świętego Łukasza. 22. archidiecezjalny Dzień Młodzieży rozpoczął się wieczorem 8 września we Lwowskim Seminarium Duchownym w Brzuchowicach. Po rejestracji i zakwaterowaniu młodzież zgromadziła się w kaplicy seminaryjnej. Słowo wstępne wygłosił ksiądz Roman Broda. Obecni wspólnie odśpiewali hymn do Ducha Świętego oraz śpiewem i modlitwą przywitali relikwie Marty Wieckiej. Konferencja wprowadzająca została poprowadzona przez siostrę Halinę Łuptowicz ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paolo i była poświęcona życiu i posłudze błogosławionej Marty Wieckiej. Następnie po kolacji odbyła się wspólna droga krzyżowa leśnymi ścieżkami Brzuchowic, podczas której młodzież wspólnie modliła się o świętość i jedność swoich rodzin oraz prosiła Boga o dar zwycięstwa i pokoju dla Ukrainy, ochronę i błogosławieństwo dla naszych obrońców. Program 22. archidiecezjalnego Dnia Młodzieży przewiduje kilka konferencji tematycznych, m.in. poświęconych posłudze wolontariackiej oraz służbie Caritas w Ukrainie w warunkach wojny. Страждаючись нами, Христе, Христе.